Witam wszystkich zgromadzonych. Przyjechałem z Poznania. Reprezentuję, tak jak tutaj pani powiedziała, spółdzielnię socjalną Open Technology. Pan prezes Jacek Sługier niestety nie mógł do nas przybyć, więc poprosił mnie o zabranie głosu na tej dzisiejszej konferencji, opowiedzenie trochę o idei spółdzielczości, o tym, jakie są zasady spółdzielcze, co charakteryzuje nurt spółdzielczy, a także o naszej działalności, jaką prowadzimy. Bo tutaj, jak pani podkreśliła, nasza spółdzielnia zajmuje się zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i aktywizacją zawodową tych osób. Na początek chciałbym powiedzieć kilka słów związanych z historią ruchu spółdzielczego. Już w starożytności można było odnaleźć organizacje posiadające cechy spółdzielcze. Można tutaj wyróżnić m.in. greckie stowarzyszenia rzemieślnicze czy rzymskie kolegia rzemieślnicze. W średniowieczu tutaj cechy spółdzielcze wykazywały takie organizacje, takie zrzeszenia jak rosyjski MIR czy słowiańska zadruga. W historii Polski bardzo ważną jakby organizacją mającą cechy spółdzielni była powstała w 1816 roku Chrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach, którego założycielem był Stanisław Staszic. Teraz chciałbym przejść takim jakby szybkim skokiem do współczesności i przedstawić współczesną definicję spółdzielni. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w imieniu swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Tutaj ważnym elementem jest to, że członkowie mogą się zmieniać, a także wkład członków również może być różny. Natomiast odnosząc się do spółdzielni socjalnych, to członkami spółdzielni socjalnych muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni socjalnych jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków. Czyli tutaj jakby takie cele ma spółdzielnia socjalna. Nie tylko jest to biznes, nie tylko jest zarabianie pieniędzy, ale jest to także ekonomia społeczna, czyli działanie na rzecz tych członków, by przywrócić ich aktywność zawodową, społeczną, jeśli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie. Teraz akty prawne, jakie regulują spółdzielczość w Polsce. Jest to przede wszystkim ustawa z 16 września 1982 roku, prawo spółdzielcze. Obecnie także ta ustawa jest obowiązująca, natomiast w tym okresie od czasu uchwalenia przechodziła kilka ważnych nowelizacji. Instytucja spółdzielni socjalnej została zaś w Polsce powołana ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. I teraz trzy ujęcia, jakich można przedstawiać spółdzielnie. Jest to ujęcie ekonomiczne i spółdzielnia jest zespołowym działaniem o określonym celu gospodarczym, czyli tu jest ten cel gospodarczy, o którym warto tu jednak podkreślić, że spółdzielnie, zarówno spółdzielnie socjalne, jak i inne mają cel gospodarczy, funkcjonują na rynku. Jednym z celów jest właśnie przynoszenie określonych korzyści, no i muszą po prostu konkurować na wolnym rynku z innymi podmiotami gospodarczymi, ale jest też ujęcie socjologiczne. Spółdzielnie to dobrowolne zrzeszenia osób powołane do zaspokajania potrzeb swych członków przez prowadzenie zespołowego przedsiębiorstwa przy solidarnym współdziałaniu członków korzystających z równych praw. Czyli tutaj już w tym ujęciu widzimy także tą prospołeczną działalność spółdzielni mającą na celu pomoc swoim członkom, którzy są zrzeszeni tej spółdzielni. I jeszcze jest ujęcie formalno-prawne, czyli spółdzielnie traktowane jest jako jedną z form zrzeszania się ludzi. I teraz cechy spółdzielni, jakie można wyróżnić we współczesnym świecie. Po pierwsze jest to idea współdziałania. W większości języków słowo spółdzielnia pochodzi od łacińskiego słowa cooperatio, co oznacza współdziałanie. To współdziałanie ma charakter dobrowolny osób zainteresowanych taką działalnością. Kolejną cechą jest postulat demokratycznego, samorządnego zarządzania spółdzielnią przez ich członków, co wyróżnia spółdzielnie spośród innych organizacji w obrocie gospodarczym, że członkowie mogą jakby tutaj zarządzać własną organizacją, własną spółdzielnią. Nie są zarządzani przez kogoś, tylko sami mają jakby aktywny wpływ
na funkcjonowanie tej organizacji. Idea samopomocy i demokracji wewnątrz spółdzielczej. Zadaniem spółdzielni jest osiąganie wspólnych celów leżących w sferze interesu organizujących się osób, czyli poprawa ich bytu. Doświadczenie historyczne pokazuje, że działania spółdzielni mają przede wszystkim charakter ekonomiczny w różnych dziedzinach gospodarki, ale z reguły dotyczą też pewnych pozagospodarczych dążeń członków, czyli jest to jakby właśnie i ta idea ekonomii społecznej, łączenia funkcjonowania na otwartym rynku, dążeń działań ekonomicznych z pomocą członków, którzy się zrzeszają właśnie w tą formę organizacyjną, jaką jest spółdzielnia. Niekapitalistyczny charakter, z którego wynika postulat nieograniczonego dopływu i odpływu członków, co powoduje zmienność liczby członków i zmienność wniesionego kapitału. Czyli spółdzielnie nie są organizacjami zamkniętymi, mogą przyjmować nowych członków, członkowie mogą także wychodzić ze spółdzielni, to wszystko może się zmieniać, także wnoszony kapitał nie musi być taki sam, jest wnoszony w miarę możliwości przez różnych członków, więc tutaj nie ma takiego ograniczenia jakiegoś, że wszyscy muszą porówno wnosić kapitał do spółdzielni. Bimodalny charakter, z jednej strony spółdzielnia jest gospodarstwem o typie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony jest związkiem osób o charakterze stowarzyszenia. Czyli tutaj już kilkakrotnie podkreślałem, z jednej strony jest ten charakter gospodarczy, jest to przedsiębiorstwo, firma, z drugiej jest to jakieś stowarzyszenie osób, które podejmują określone działania na rzecz dobra swojego i też innych osób. I ostatnia cecha to spółdzielnie są strukturami wewnętrznie zorganizowanymi. Tutaj nie muszę chyba tłumaczyć, po prostu jest to, są pewne zasady, jest pewna hierarchia, pewne struktury wewnątrz spółdzielni. I teraz chciałbym przejść do zasad spółdzielczych. Są to tak zwane zasady manchesterskie. Zostały one sformułowane w roku 1995 i zostały przyjęte jako w statucie funkcjonowania Międzynarodowego Związku Spółdzielczego właśnie w Manchesterze. Stąd nazwa zasady manchesterskie. Po pierwsze jest to zasada dobrowolności i otwartego członkostwa. Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Poprzez zdolne skorzystania z ich usług mamy na myśli przede wszystkim to, że spełniające pewne cechy, jeśli na przykład powstaje spółdzielnia osób niepełnosprawnych, no to tutaj wszystkie osoby niepełnosprawne mogą jakby uczestniczyć w jej działaniu, jeśli oczywiście będą chciały przystąpić do takiej spółdzielni. Jeśli powstaje spółdzielnia, gdzie zrzeszą się osoby bezdomne, no to wtedy wszystkie osoby bezdomne mogą przystąpić do takiej spółdzielni. Więc tutaj właśnie pod zdolnością korzystania z ich usług mamy to na myśli. Drugą zasadą jest zasada demokratycznej kontroli członków. Jeden członek ma jeden głos, to jest tutaj ważne. Odpowiedzialność zarządu przed członkami, a także aktywne uczestnictwo członków w zarządzaniu spółdzielnią. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków. Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie ten kapitał kontrolują. Kolejną z zasad jest zasada autonomii i niezależności, czyli oznaczająca, że spółdzielnie oczywiście działają w sposób autonomiczny, ale niezależny, ale muszą działać zgodnie z obowiązującym prawem. Zasada kształcenia, szkolenia i informacji, według mnie bardzo, bardzo ważna zasada wyróżniająca spółdzielnie spośród innych podmiotów w obrocie gospodarczym. Zasada ta mówi, że spółdzielnie zapewniają możliwość zatrudnienia i szkolenia swoich członków tak, aby mogli oni efektywnie przyczyniać się do ich rozwoju. Powinny informować również społeczeństwo o idei spółdzielczości, czyli tutaj nie tylko działać samym dla siebie, ale także pokazywać tą ideę innym organizacjom. I właśnie staram się to tutaj Państwu przekazać, będąc tutaj przemawiając do Państwa. Kolejna zasada to zasada współpracy między spółdzielniami. Spółdzielnie powinny współpracować na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, czego dowodem jest istnienie właśnie Międzynarodowego Związku Spółdzielców, który opracował zasady, które omawiam. I ostatnia zasada to zasada troski o społeczność lokalną. Spółdzielnie powinny pracować nie tylko na rzecz własnego rozwoju, ale także społeczności lokalnych, w ramach których funkcjonują. Co jest także dowodem właśnie tego, że spółdzielnie działają w ramach
ekonomii społecznej, a nie tylko kierują się czystym zyskiem ekonomicznym, jak zwykłe przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat powoływania, zakładania spółdzielni. Przede wszystkim, by założyć spółdzielnię, założyciele muszą uchwalić statut spółdzielni, wybrać także jej organy, o których za chwilę powiem. Spółdzielnia podlega, tak jak inne podmioty gospodarcze, obowiązkowemu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W celu zmiany statutu potrzebna jest uchwała podjęta większością głosów 2/3 zarządu. I teraz krok po kroku, jak założyć spółdzielnię. Po pierwsze, jest to pomysł na działalność. Jak w każdym innym biznesie, jest bardzo ważny element. Należy mieć dobry pomysł na dobrą działalność, stworzyć dobry biznesplan, czego niektórzy niestety się boją tego biznesplanu, ale jest to bardzo ważny element, by później funkcjonować i utrzymywać się na rynku, a nie tylko generować straty. Więc należy dobrze opracować pomysł na biznes, dobrze znaleźć tą niszę rynkową, w którą chcemy wejść, zbadać rynek, jakie perspektywy będziemy mieli, by później przystąpić do tworzenia spółdzielni socjalnej. Kolejną rzeczą jest stworzenie statutu spółdzielni. Musi zebrać się zebranie założycielskie, na którym ten statut zostanie przyjęty, a także zostaną wybrane organy spółdzielni. Kolejnym krokiem jest rejestracja spółdzielni socjalnej właśnie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie po takiej rejestracji należy złożyć dokumentu w innych instytucjach, tak jak Urząd Skarbowy w celu nadania numeru NIP, czy Urząd Statystyczny, by tutaj przyznać numer REGON, gdyż spółdzielnie, tak jak mówiłem, działają jak wszystkie inne organizacje obrotu gospodarczego i takie same wymogi jakby pod tym względem muszą spełnić. I ostatnią rzeczą jest otrzymanie wsparcia dla rozwoju, jakby dla powstania spółdzielni socjalnych, o którym też za chwilę powiem. Organami spółdzielni socjalnych są walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, a także w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zebranie grup członkowskich. Teraz chciałem powiedzieć dwa zdania o formach współpracy między spółdzielniami, gdyż tak jak wcześniej wspominałem, jedną z zasad spółdzielczości jest współpraca na różnych szczeblach. Spółdzielnie mogą się łączyć. Spółdzielnia w każdym czasie może połączyć się z inną spółdzielnią na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni, powziętych większością 2/3 głosów. Kolejną możliwością jest podział. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwał walnych zgromadzeń podjętej zwykłą, tutaj już większością głosów, w ten sposób, że z jej wydzielonej części powstaje nowa spółdzielnia. Czyli spółdzielnie mogą się podzielić w kilka mniejszych spółdzielni, które będą osobno później funkcjonować na rynku. Także spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne i przystępować do takich związków. Liczba założycieli związku rewizyjnego nie może być mniejsza niż 10. Celem związku rewizyjnego jest zapewnienie zrzeszonej w nim spółdzielni pomocy w ich statutowej działalności. Kolejną rzeczą, o jakiej tutaj chciałem wspomnieć, jest finansowanie spółdzielni socjalnych. I tutaj na początku wspomnę o Funduszu Pracy. Przy zakładaniu spółdzielni z Funduszu Pracy można otrzymać maksymalnie 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela oraz maksymalnie 3-krotność na członka przystępującego do spółdzielni. Z programu operacyjnego Kapitał Ludzki na jedną osobę zakładającą, przystępującą lub zatrudnioną można otrzymać do 20 000 zł, ale nie więcej niż 200 000 na całą spółdzielnię. I dotacja ta może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne, wydatki na zakup środków obrotowych, inne koszty związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności poza wynagrodzeniami dla pracowników tej spółdzielni. Pomoc przy zakładaniu spółdzielni z tego programu mogą otrzymać osoby bezrobotne, absolwenci CIS, Centrum Integracji Społecznej lub KIS, Klubu Integracji Społecznej. Wnioski składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób lub adres siedziby spółdzielni. Finansowanie ze środków Funduszu Pracy mogą być także składki osób zatrudnionych. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz części kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przez pierwsze 24 miesiące finansowanie to może być w wysokości 100% tych składek, natomiast przez kolejne 12 miesięcy można się ubiegać o finansowanie
50% kosztów poniesionych właśnie na te składki, z tym, że finansowanie składek pracowników może odbywać się do kwoty składek należnych od minimalnego wynagrodzenia. Czyli jeżeli pracownicy zarabiają więcej, to różnicę w wysokości tych składek już musi pokryć spółdzielnia z własnych środków. I tutaj ostatnim elementem, jakim chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o finansowanie, jest możliwość wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych. Tutaj ten element reguluje artykuł 26 AC znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Tutaj na początek powiem może o maksymalnych kwotach, jakie można uzyskać. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności i schorzeniach specjalnych jest to 2400 zł miesięcznie, bez schorzeń specjalnych 1800, przy stopniu umiarkowanym schorzenia specjalne 1725, pozostałe schorzenia 1225 i stopień lekki, no to odpowiednio 1050 i 450 zł. I to finansowanie przysługuje pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, a także pracodawcą zatrudniającym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tutaj chciałbym podkreślić, mniej niż 25 pracowników. Schorzenia specjalne posiadają osoby, o których orzeczono chorobę psychiczną, pośrednie umysłowe, częściowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsje oraz osoby niewidome. Teraz jakie ograniczenia są w tym refinansowaniu wynagrodzeń? Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo, podkreślam tutaj, poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku, tutaj, co jest ważne też jeśli chodzi o spółdzielnie właśnie socjalne, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów. Przez koszty płacy należy rozumieć wynagrodzenia brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, naliczane od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Teraz na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów na temat naszej spółdzielni poznańskiej, czyli Open Technology. Nasza spółdzielnia działa od kwietnia 2012 roku. Co warto podkreślić, została założona bez jakby wsparcia z zewnątrz, bez korzystania z tego wsparcia finansowego na start, o którym wcześniej wspominałem. Jakby można tutaj poradzić sobie i także nie korzystając z tego wsparcia. Niektórzy obawiają się, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych dotacji, szczególnie jeśli chodzi o te 20 tysięcy złotych na członka z POKL-u, gdyż spółdzielnia przez rok czasu musi się utrzymać, by dotacja nie była zwracana, ale można też, jeśli istnieje taka obawa, no to pokazuję przykład naszej spółdzielni, założyć spółdzielnię bez korzystania z tego wsparcia. Tutaj nasze linie biznesowe, czyli czym się zajmujemy, jakie prace wykonujemy. Jest to przede wszystkim przeładunki towarów, przewóz drobnych towarów, na przykład odzieże ochronne dla firm, dozorowanie obiektów i terenów, konfekcjonowanie towarów, czyli tutaj pakowanie różnych drobnych rzeczy, składanie drobnych elementów, metkowanie, usługi IT, w tym można wyróżnić wizytówki internetowe, pozycjonowanie stron, portal w Lubię firmę.pl, telemarketing, szkolenia zawodowe. Jeszcze na koniec kilka zdań. Zatrudniamy około 50 osób, ale oprócz osób, które są zatrudnione, także przyjmujemy na staże osoby niepełnosprawne. Bardzo dużo, jak w ostatnim czasie, mamy stażystów. Ci stażyści wykonują różne zadania właśnie związane zarówno z informatyką, telemarketingiem i później po stażach staramy się dać zatrudnienie także tym osobom, by mogły znaleźć u nas pracę po odbyciu staży. I tutaj współpracujemy z różnymi organizacjami, którym chciałbym tutaj podziękować, wymienić kilka najważniejszych i właśnie wyrazić szacunek i
podziękowania zarówno tym, które wymienię, a także tym, którym, o których pewnie nie wspomnę, nie zdążę wspomnieć. Są to takie organizacje jak Caritas Polska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja imienia Królowej Polski Świętej Jadwigi, Wyższa Szkoła Kadry dla Europy, Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Barka, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolska Grupa Prawnicza, Zakład Aktywizacji Zawodowej Euronauka, a także Centrum Pomocy i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu. Wszystkim chciałbym serdecznie podziękować, także podziękować Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których programów korzystamy. No i liczę na to, że nasza współpraca w najbliższym czasie i w dłuższej perspektywie będzie się jeszcze bardziej rozwijać i że przyniesie wymierne efekty zarówno dla osób niepełnosprawnych, które są już korzystają z naszej pomocy i są u nas zatrudnieni, jak i inne osoby, które zapewne nas przyjdą i z którymi będziemy współpracować. Dziękuję.